Cześć, dzień dobry, witam Was. Słuchajcie, przeanalizowałem ostatnio statystyki tego swojego kanału i co się okazuje, że bardzo mocno rośnie rzesza osób w wieku 60, plus, która śledzi ten mój kanał. Ja to ogólnie bardzo mocno widzę też w komentarzach widzę bardzo dużo wsparcia od Was, moi drodzy dojrzali, że tak powiem, dojrzała młodzieży. Bardzo się cieszę, że mnie oglądacie. Bardzo się cieszę, że dajecie mi takiego kopa do, do rozwoju, kopa do nagrywania dla Was tych filmów. Jesteście grupą osób, które najmniej wybrzydzają moim zdaniem, najmniej mnie krytykują. Kochacie mnie całymi sercami. Często kiedy się z Wami widzę tutaj w gabinecie, to często prawie chcielibyście mnie na rękach nosić. I z ukłonami dla Was dzisiaj nagrywam materiał, który myślę większość osób bardzo mocno zainspiruje i pobudzi do pracy. Rozruch: Poranna gimnastyka. Proste ćwiczenia, do których niczego Wam nie potrzeba. Trzeba rano wstać i albo w domu, albo wyjść sobie na ogródek, porobić kilka ruchów, które rozgrzeją ciało, pobudzą wszystkie stawy i spowodują, że poczujecie się lepiej, będziecie bardziej gotowi do działania. To takie minimum, taka prosta gimnastyka, prosty rozruch, który każdemu doda trochę zdrowia i dobrego samopoczucia. Naturalnie, wiek to tylko cyfra, to tylko PESEL, więc pamiętajcie, że te ćwiczenia nie są dedykowane tylko dla osób w jakimś określonym wieku. Niejedna osoba w wieku lat 30 i 40 ma bardzo złe zakresy ruchu i bardzo źle się czuje i też skorzysta z tych ćwiczeń. To będą proste ćwiczenia. Pamiętajcie o jednym, nie forsujcie się zbyt mocno. Pracujcie z takimi zakresami ruchu, w jakim jesteście w stanie pracować i ćwiczyć komfortowo. Regularne powtarzanie tych ćwiczeń codziennie, co drugi dzień, będzie powodowało, że będziecie w nich coraz lepsi i wtedy po prostu będą Wam wychodziły coraz lepiej. Więc nie ma co dużo gadać, zabierajmy się do działania. Pobudzimy w tych ćwiczeniach i stawy, i narządy zmysłów, i układ krążeniowy, i układ oddechowy. Wiem, że będą mnie oglądali ludzie w różnej formie, w różnym stanie zamasowania treningowego, więc tak naprawdę zdecydowałem, że większość tych ćwiczeń zrobimy po prostu na stojąco. Nie będziemy siadać, nie będziemy się kłaść. Prosty rozruch możecie go zrobić na ścieżce zdrowia, na dworze, w domu, bez różnicy. Wszystko rozpoczniemy od oddechu. Rozgrzejemy nasze przepony, rozgrzejemy nasze układy oddechowe. Połóż ręce na brzuchu i skup się na tym, żeby wdech mocno rozepchnął Twoje dolne części brzucha. Mocno rozepchnął Twoje dolne części żeber. Zrób taki spory, wystający brzuch. I teraz wykonaj wydech przez mały dzióbek. Postaraj się, żeby twój brzuch się zacisnął, ale równocześnie nie garb się. Staraj się być wyprostowany, wyprostowana przez cały czas trwania tego ćwiczenia. Głowa wysoko, głęboki wdech. Rozpycham brzuch wdechem, głęboki wydech. Zaciskam. Głęboki wdech, duży wydech, zaciskam. Jeżeli czujesz się komfortowo, przyspiesz trochę tą pracę. Jeszcze trzy. Dwa. W porządku? Dziesiątka powinna nam starczyć. Może zakręcić się troszeczkę w głowie, na pewno pobudzi się troszeczkę tętno i ciśnienie. Ale o to nam właśnie chodzi, żeby troszeczkę się pobudzić, żeby troszeczkę rozgrzać ciało do dalszego działania. Teraz coś niezmiernie ważnego. Pobudzimy nasze twarze, pobudzimy nasze oczy, pobudzimy nasze uszy do lepszego działania. Rozpoczniemy od prostego ćwiczenia, ale ono proste tylko się wydaje. Odpuszcz szeroko oczy i skieruj swoje gałki oczne na maksa w lewo. Poczuj, że te oczy aż mocno się naprężają. Postaraj się skręcić głowę w tym kierunku, gdzie ciągną ją oczy. I teraz, kiedy głowę skręcona w lewo, odkręć oczy w prawo i przeciągnij oczami swoją głowę w prawo. Zobacz najdalej położony punkt z prawej strony ciała, lewa, skręt w lewo, oczy w prawo, głowa w prawo, oczy w lewo, głowa w lewo, oczy w prawo, głowa w prawo. Rozciągasz kark, pobudzasz mięśnie oko oko ruchowe, poprawiasz przepływki do mózgu. Bo im bardziej, im silniej pracują te mięśnie, które ruszają gałką oczną, tym więcej krwi muszą dostać. A po drodze tętnica szyjna wewnętrzna dostarcza też krew do mózgu. To ćwiczenie wpływa nie tylko na to, że lepiej będziemy widzieć, lepiej orientować się w przestrzeni, ale też lepiej się zaczynamy wysławiać, poprawia się nasza pamięć i wiele innych czynników. Wykonaj 15-16 takich dalekich skrętów w lewo i w prawo. Pamiętaj o tym, żeby zaczęła ten ruch gałka oczna. Zrobiliśmy kilkanaście ruchów. Lewo, prawo, popracuj, góra i dół. Oko w górę, głowa w górę. Oko w dół, głowa w dół. Staje się nie zezować wzroku. Staje się cały czas obserwować, co się dzieje przed tobą, nad tobą, pod tobą. Oko w górę, głowa w górę. Oko w dół, głowa w dół. Oko w górę, głowa w górę. Oko w dół, głowa w dół. Na początku może Wam się wydawać, w zasadzie nie wydawać, może Wam się zacząć kręcić w głowie. Możecie poczuć się gorzej, dostać jakichś mdłości delikatnych. Przerwij na chwilę, jeżeli coś takiego się dzieje, odpocznij i wróć do ćwiczeń. Gwarantuję Ci, że z dnia na dzień te wrażenia będą mijały. Kiedy zrobisz już kilka takich ruchów w górę i w dół, w lewo i w prawo, wykonuj koła. Koła kręcisz gałką moczną, ale to koło również jest dalej przekładane na ruch. Pierwszego, drugiego, trzeciego kręgu szyjnego. Oko po obwodzie, głowa po obwodzie. Tutaj nie jest to już takie proste ćwiczenie, i w zasadzie, jeżeli komuś by ono teraz nie wychodziło, jeżeli nie umiecie zsynchronizować pracy oka i szyi, na początku możecie je odpuścić, ale za jakiś czas ono spokojnie zacznie Wam wychodzić. Po tym ćwiczeniu powinniście poczuć lekkie zmęczenie w oczach, ale po chwili wzrok bardzo fajnie się wyostrza i widzimy dużo lepiej. Sprawa kolejna to nerwy czaszkowe piąty i siódmy, czyli ner trudzielny nerw twarzowy. Od czego zaczniemy? Za żuchwą, mniej więcej w tej okolicy, trochę poniżej ucha, dotknij te dwie takie mięśniowe buły i postaraj się je dosyć silnie przez 10, 15, 20 sekund porozluźniać, porozciągać. Mięśnie twarzy, jeżeli są spięte, to powodują spięcie w obrębie kręgosłupa, w obrębie bioder, więc kiedy rozluźnisz i dasz odpocząć twarzy, to inne części ciała też będą dużo bardziej. Giętkie, żuchwa, dalej, okolica przed uchem, tutaj gdzie kończy się kość jarzmowa. przyłóż palce i staraj się rozcierać. To jest taki dołek, gdzie kiedy otworzysz buzię kilka razy, zajdziesz zagłębienie i w tym zagłębieniu biegnie sobie ścięgno mięśnia skroniowego, czyli mięśnia, który otacza całą boczną część głowy. Może Ci delikatnie w tym momencie szumieć w uszach i to jest tak naprawdę dobre wrażenie, kiedy to się dzieje. 30 sekund tej pracy i dalej przez 30 sekund porozcieraj okolice skroni i okolice położoną troszeczkę dalej za skronią. Obszerne koła, obszerne koła. Postaraj się zrobić tych kół kilkanaście. I samo to działanie, sam ten masażik powinien dać Wam takie przyjemne wrażenie, jakby twarz spływała ku dołowi, a dalej możecie dodać jeszcze kilka ruchów żuchwą. Hmm pokręcić koła żuchwą tak, żeby nie trzeszczała w drugą stronę. I ten ważny staw skończonożuchwowy mamy rozluźniony. Ostatnia rzecz narządu zmysłów to masaż bębenków usznych. Płaską częścią dłoni dołóż te dłonie do uszu w taki sposób, żebyście poczuli, że wtłaczacie w uszy troszeczkę powietrza. Nie chcesz zrobić tego zbyt dynamicznie, bo Twój bębenek może zwyczajnie pęknąć, kiedy uderzysz za mocno. Delikatnie uderzaj w uszy. A równocześnie w uszach powinniście mieć taki dźwięk, jakby ktoś Wam walił w bęben. W ten sposób delikatnie masujecie swoje bębenki oraz mięśnie odpowiedzialne za such. Czyli ten mięśnie strzemiączkowy, mięśnie naprężacz błony bębenkowej. Bardzo istotne mięśnie dla poprawy naszego suchu. Więc bardzo luźne takie obsłukiwanie uszu spowoduje, że będziecie słyszeć. Dużo wyraźniej i tak naprawdę po chwili czujemy takie przyjemne wrażenie, jakby ucho było wymasowane w środku. Oczy, żuchwa, uszy, to już mamy elegancko pobudzone, więc teraz zabieramy się za resztę ciała. Zacznijmy od pracy ramion. I teraz ćwiczenie jest dosyć proste. Ogólnie nie zwracamy wielce uwagi tutaj na technikę. Ważne, żeby się ruszać, rozciągać, wydłużać. Ustaw dłonie przed sobą. W miarę ciasto przed sobą, postaraj się je wypchnąć ku górze. Jeżeli twój ruch skończy się tutaj, nie, nie przejmuj się tym. Z dnia na dzień będzie Ci wychodziło coraz lepiej. Ale zadanie jest takie, żeby te ręce na maksa wypchnąć ku górze, żeby na jak najbardziej wyciągnąć je ku górze, żeby poczuć węże rozciąganie między opadkami. I teraz z tego dalekiego, wysokiego ruchu postaraj się swoje dłonie i ramiona przeciągnąć tyłem w dół. I trochę taki żabkowy ruch z tego nam wyjdzie. Możesz złączyć dłonie, wyciągasz się blisko nosa przy ciele. Długie ramię, daleko, wysoko. Tu wykonujesz wdech. Wolno opuszczasz ramiona, zaciskając łopatki i tutaj uff, wydech. Ręce wysoko w górę, wdech. Rozciągnij, wydłuż ramiona, rozciągnij klatkę piersiową, poczuj otwarcie na mostku, poczuj otwarcie na całej klatce piersiowej. Wolno spinając mięsień grzbietu wykonaj wydech. I teraz jeżeli masz spięte barki, te barki cię bolą, ten ruch może być dużo mniejszy, ten ruch może być krótki na początku, ale zobaczysz, że z dnia na dzień... Ten okrąg, w zasadzie ta ósemka, po której pracujemy ze środka na zewnątrz, będzie coraz większa, i później możesz wykonywać ten ruch coraz bardziej płynnie, mniej się napinając, a bardziej starać się uelastyczniać. Czyli kiedy jestem sztywny, to będę robił ten ruch wolno, będę walczył o te centymetry ruchu kolejne. Ale z czasem bądźmy ludzi, bądźmy między pokażmy ciału, że ruch to jest coś przyjemnego, że ruch to jest coś, co nam się należy a nie coś, co musimy zrobić, żeby nie stracić zdrowia. To jest przyjemność, to jest zabawa. Jeżeli zmęczysz się po pięciu powtórzeniach, odpocznij. Jeżeli czujesz, że możesz zrobić 20-30, zrób 20-30. Poczuj delikatne zmęczenie w barkach, poczuj delikatne mrowienie w dłoniach. i To znaczy, że ćwiczenie jest wykonane. Możemy przejść do kolejnego ćwiczenia. Otworzyliśmy przód ramion, to teraz zajmiemy się tyłem ramienia. Ustaw nogi troszeczkę szerzej. Weź swoją prawą rękę i postaraj się sięgnąć celu po lewej stronie. Kiedy dosięgniesz już ten cel, pomóż sobie lewą rękę i przeciągnij się, wydłuż się tak jak mocno możesz w swoją lewą stronę. Pociągnąć cię mięśnie od tyłu ramienia przez łopatkę aż po samo biodro. Wróć i zrób to samo w drugą stronę. Przeciągnij. Bardzo często poczujecie, jak chrupnie wam w tym momencie w krzyżu, kiedy ten ruch wykonacie. Najlepiej jeszcze nabrać powietrza na końcu, wydłużyć się. Skręć się, wydłuż się. Jakbyś chciał, chciała sięgnąć prawą ręką czegoś, co jest na maksa ustawione z lewej. A potem dalej to samo z prawej strony. Lewa ręka sięga w prawo. Wydłuż mięśnie od biodra przez łopatkę, przez mięśnie najszerszych grzbietu I rozciągnij. Bardzo dobre ćwiczenie, kiedy masz problemy z nerwem promieniowym, kiedy drętwieją Ci te malutkie palce u rąk. Wtedy ten ruch spowoduje, że ten, te wrażenia będą ustępowały. Możesz sięgnąć wyżej, możesz sięgnąć niżej. Poszukaj tych ruchów, których czujesz się najbardziej zblokowane, najbardziej spętana I tam wydłużaj, zmiękczaj ciało w tych kierunkach. Jeszcze trzy. Wydłuż. Jeszcze dwa. Wydłuż. Ostatnie powtórzenie. Wydłuż. I ramiona powinny być już dużo luźniejsze. Obudzimy mięśnie UD, mięśnie Bioder, boczne części ciała. Bardzo proste działanie, ale bardzo skuteczne. Oprzyj prawą dłoń o prawą część uda. Sięgając prawą ręką w dół, wyciągnij lewą rękę w bok. I znowu złap coś po przeciwnej stronie ciała. Wróć wolno i zrób ten sam ruch w przeciwną stronę. Obudzasz dalej boczne i tylne części ramienia, ale również rozciągasz mięśnie grzbietu, mięśnie Bioder. Jeżeli cierpisz na kurszową, jeżeli masz problemy ze stawami biodrowymi, to to ćwiczenie już bardzo pozytywnie i pożytecznie będzie wpływało na mięsie otaczające kręgosłup. I te leżące głęboko, i te leżące powierzchownie. Głęboki wdech, kiedy się przeciągasz. Wydłuż ciało i wróć. Wydłuż ciało i wróć. I z dnia na dzień poczujesz, że ta ręka po kolanie sunie niżej. Im więcej jesteś w stanie się wygiąć, tym lepiej. Ale pamiętaj, nie chcesz czuć bólu. Nie chcę czuć wrętwienia. To ma być przyjemne, to ma być miłe doświadczenie. Pobudzamy ciało. To nie jest coś, co ma nam zabrać całą siłę, to ma być coś, co nam doda energii na cały dzień. Wstaje rano i wykonuje takie proste ćwiczenia. Głęboki wdech. I wydech. Wdech. Jak widzicie, staram się powietrze nabierać nosem. Kiedy wdycham przez nos, staram się język opierać o podniebienie. 4, 3 Kiedy czujesz się lepiej, możesz zrobić większy rozkrok. Wtedy ten zakres ruchu się zdecydowanie poprawi. 2, 1 I skłony boczne za nami. Cała boczna część kęgosłupa jest już pobudzona. Dalej, to nam pomoże zakładać i wiązać buty. Bardzo proste ćwiczenie, ale bardzo skuteczne. W lekkim rozkroku, na razie na lekko zgiętych kolanach, połóż prawą rękę na lewą i wolno suń do dołu. Najlepiej, kiedy zaczniesz ruch od brody. Pochyl się i postaraj się zwinąć, skręcić w stronę lewego buta. Kiedy jesteś już blisko, wolniutko prostuj tułów i znajdź się wyproście. Przełóż rękę na prawe ramę, prawą nogę i wykonaj ten sam sunący ruch do prawego buta. Wyprostuj. Kontroluj pracę mięśni grzbietu. To nie może boleć. Kiedy czujesz, że jesteś sztywny, sztywna, że to boli, skończ w tym miejscu, w którym przestajesz czuć się komfortowo. Wolno, prostując się, zaczynaj od lędziu, zaczynaj od bioder. Schylając się, zaczynaj od szyi, od górnej części kęgosłupa. Czyli ruch jest z góry w dół, a wyprost z dołu w górę. Także ostatnią częścią ciała, którą prostuję, jest moja szyja. Wydech, idę w dół, wdech. Prostuje. I znowu. Jeżeli wszystko jest w porządku, czuję się komfortowo. Mogę bez problemu schodzić niżej, ale nie powinienem czuć żadnego drętwienia, mrowienia, bólu, ani w kęgosupie, ani w łydkach, ani pod kolanem. Więc możesz zacząć od zgiętych kolan. Robić to dużo luźniej. Z czasem ten ruch zobaczysz, że i tak się elegancko pogłębi. I ważne, żeby ten ruch synchronizować z oddechem. Wydech w dół, wdech. Taki ruch skręt to tutaj sobie serwujemy. Tyły ciała, łydki, pośladki już są elegancko pobudzone. Teraz zajmiemy się przednią częścią ciała. Na stojąco też można zrobić to z dużym powodzeniem. Nogi ustawione w miarę wąsko na szerokość bioder w tej pozycji zacisnij mocno pośladki Unieś pierś tak mocno, jak możesz, ku górze, podeprzyj się lekko dłońmi o pośladki i wypchnij biodra do przodu. I tak naprawdę będziemy bazować na tej pozycji, na tym wyproście, który będzie wychodził aż z biodra na przezmięście brzucha, aż do katki piersiowej, ale żeby ćwiczenie było skuteczniejsze, to wykonamy je w delikatnym wykroku. Prawa noga nie będzie robiła za dużo, ona jest tylko lekko zgięta. Zapieram cały ciężar ciała o tą lewą nogę, o tą tylną nogę. Zaciskam lewy pośladek, wypycham pierś do przodu. I wracam, wydech. Rozciągnę zginacze lewego biodra, rozciągnę głębokie mięśnie brzucha po lewej stronie. Rozciągnę mięśnie lędźwiowe. Głęboki wdech. Jeżeli wszystko jest w porządku, nie czujesz bólu w plecach, nie czujesz jakiegoś łamania, dodaj równocześnie wyprost i uniesienie ramion ku górze. Im lepiej czujesz się w ćwiczeniu, im ono jest dla Ciebie łatwiejsze, tym większy wykrok chcesz zaserwować, ale pamiętaj, że przede wszystkim chcesz obciążać tą tylną zakroczoną nogę. Ta jest takim trochę statystą. Głęboki wdech. Bardzo istotne, żeby zaciskać ten lewy pośladek. Wracam. Ten lewy pośladek ma za zadanie rozciągać tą przednią część uda i biodra. Więc zaczynam z bardzo lekkiego wykroku, ale potem, po jakimś czasie, mogę się załadować takie naprawdę konkretne nożyce. Stać się robić to naprawdę dużym rozkrokiem. Duch spięty, wracam. Wracam. Jeszcze dwa. Wracam. No i później postaramy się przejść i zrobić analogiczne ćwiczenie na przeciwną nogę. Delikatny wykrok. pośladek zaciśnięty. biodre lekko w przód. Głęboki wdech. Tatka ku górze. Zaparty jestem na nodze tylnej. Trzymam równowagę. Ta pozycja jest nazwana w jodze pozycją wojownika. Bardzo skutecznie rozciąga całe przód ciała, wydłuża ciało po długim siedzeniu, po przebywaniu w zgiętych pozycjach. Więc bardzo skuteczna rzecz, z której warto korzystać nie tylko podczas rozruchu, ale nawet kilka razy dziennie w tej pozycji moment, przez nawet kilkanaście sekund poprzebywać. Pamiętajcie o uniesionej piersi i w zasadzie całe ciało po, połowie, po, po jednym boku, po jednej połowie, ma się wyginać taką soczewkę, mamy się mocno otworzyć na całym przodzie. No i na koniec, trochę równowagi. Jeżeli będziecie mieli z nią problem, dobrze zrobić to ćwiczenie pod ścianą, albo złapać się krzesła. Rozpoczniemy sobie od zgięcia bioder. Stoję na prawej nodze, lewe biodro będę chciał zgiąć, chwycić się za lewe kolano i pociągnąć lekko kolano do klatki piersiowej. Odkładam, robię to samo po przeciwnej stronie. Z jednej strony muszę zaangażować głębokie mięśnie brzucha do pracy, żeby się nie wywalić, żeby nie stracić równowagi. Z drugiej strony działa całe biodro i w zasadzie cała stopa, cała kończyna podporowa po tej stronie. A po drugie robię sobie stretching pośladka i tyłu uda, po tej, po stronie tej nogi, która akurat wędruje ku górze. Staraj się wykonać 5-10 powtórzeń. To pomaga zakładać lepiej skarpetki, to pomaga nam lepiej chodzić po schodach, Wyżej możemy postawić krok. Podnoszę siłą swoich mięśni, to już mi trochę te zginacze bioder pobudzi, napnę pośladek, ale mogę delikatnie też dociągnąć, żeby poczuć, że ten zakres ruchu ulega poprawie. Góra, odkładam, góra, odkładam, góra, odkładam. I znowu, kiedy masz problem z równowagą, tak jak powiedziałem, chwyć się krzesła, podciągaj kolano jedną ręką, to również będzie pożyteczne i korzystne ćwiczenie. Po kilkunastu takich zdjęciach kolan postaramy się zabrać za rotację. Czyli teraz sam brałem się podnieść stopę do góry, złapać ją dłonią i zaciągnąć w ten sposób. Trochę tak, jakbym sobie miał popcinać paznokcie u stóp za moment. Nie? Podciągam. Łap, trzymaj stopę w górze i wróć. Podnieś, odkręć biodro i wróć. Ćwiczenie wymaga już troszeczkę więcej równowagi, ale świetnie rozciąga rotatory bioder. Świetnie rozciąga pośladki czyli te części, które gdzieś tam. Przy lwiekuszowej dają nam bardzo mocowkość. Jeżeli to ćwiczenie jest dla ciebie niewykonalne i w ogóle niewyobrażalne, zacznij od takiego numeru. Załóż własną piętę gdzieś tam pod kolano. I tak naprawdę to jest to samo ćwiczenie, tylko zrobione prościej. Więc złap się krzesła, załóż kostkę za kostkę, to już będzie dużo. Zobaczysz, po trzech tygodniach założysz piętę za kolano. Po sześciu tygodniach położysz nad kolanem. Za dwa miesiące będziesz chwycać sopę. Każdy proces to jest proces, który można odwracać. Jeżeli gdzieś tam z jakiegoś powodu w życiu zdziadziałem, to mogę oddziadzić, tylko muszę się za to zabrać. Przestać narzekać, a wziąć się za robotę po prostu. I warto swoim kolegom, koleżankom to podpowiadać. O tych rotacjach ostatnia sprawa. Rozciągniemy sobie uda. Zegnij nogę w kolanie, złap się za stopę. Wróć. Zegnij nogę w kolanie, wyprost biodra, złap się za stopę. Wróć. Zegnij nogę w kolanie, złap się za stopę. Nie wychodzi, zegnij ile możesz. Spoko. Za jakiś czas zegniesz mocniej, mocniej. W końcu będziemy w stanie bez żadnego problemu za tą stopę się złapać. Jeżeli za stopę łapiesz już bez kłopotu, to chcę tą stopą napierać delikatnie na rękę. Kolano wędruje do tyłu. Ja czuję, jak mi się napręża pośladek, a równocześnie rozciągam sobie bardzo dobrze biodra. Cały czas przy okazji pracują stawizatory bioder, pracują mięśnie, które odpowiadają za równowagę, za wyprostowaną sylwetkę. Pamiętamy o oddechu. Zauważcie, ćwiczę sobie z Wami... I równocześnie się gada. To nie jest coś, co mnie wysysa z tlenu. To nie jest coś, co wymaga jakiegoś poboru energii wielkiego. To jest przyjemna rozgrzewka, przyjemny rozruch. Zrobisz po 10 na stronę tych wszystkich podniesień, czyli mieliśmy zginanie, mieliśmy odkręcanie, mieliśmy prostowanie. Ostatnia rzecz, która nas doenergetyzuje, spowoduje, że czujemy się lepiej, że będziemy mieli więcej energii, a też rozmasujemy dzięki temu narządy wewnętrzne, postaramy się delikatnie popodskakiwać. I teraz. Wyobraża, nie wyobrażasz sobie tego ruchu, masz problemy z biodrami, z kolanami. Zacznij od lekkich spięć na palce. Czujesz, że te spięcia palców na palce już wychodzą. Zacznij od zgięcia palców i zgięcia kolan. Taki, można by to powiedzieć, jedna dziesiąta przysiadu I to tak trochę źle zrobionego. Czujesz, że to już wychodzi? Postaraj się kilka razy podskoczyć. Po czasie zauważysz, że sylwetka jest bardziej sprężysta. I przez 20, 30, 40 skoków. Zostań ze mną. Poczuj, że wszystkie narządy wewnętrzne skaczą w górę i w dół. Rozmasowują się. Pobudzamy troszeczkę tętno, ale również cała powięź pracuje. Staram się to robić miękko. Sprężysty jestem na kończynach dolnych, ale kończyny górne latają. Twarz lata. Króciutkie skoki, dynamiczne, jak piłeczka. Trampolina świetnie się sprawdza również na poprawę nastroju, ale tutaj bez u trampoliny też jesteśmy w stanie takie podskoki zrobić. Łydki pobudzone, uda pobudzone. No i taki zestaw ćwiczeń powinien spowodować, że poczujecie się dużo lepiej. Energia w człowieka wchodzi naturalnie. To jest początek i te zestawy ćwiczeń można mnożyć. Można wykonać ćwiczenia leżące, siedzące, podnosić ciężary. Moim zdaniem świetnie po tym całym zestawie byłoby pójść na spacer albo się przebiec, albo wziąć kije, albo gdzieś tam po lesie sobie pochodzić. Żeby się jeszcze dodatkowo dotlenić, ale to jest znakomita rozgrzewka na początek dnia. To jest też dobry program, kiedy jesteście zmęczeni, znużeni na koniec dnia. Wykonanie takich ćwiczeń powoduje, że dużo energii do nas wraca i czujemy się zdecydowanie bardziej doładowani. Naturalnie zestawów ćwiczeń jest wiele. Jeżeli szukacie innych gotowych pomysłów treningowych, to ma na mojej platformie internetowej, do której link jest poniżej tego filmiku, znajdziecie bardzo ciekawą ofertę pod tytułem Instrukcja obsługi ciała. Tam zawarte jest kilka treningów, które w taki sposób, bez żadnych wielkich środków, pobudzają organizm do działania. Nie są to ćwiczenia dla jakiegoś zawodowego sportowca, są to ćwiczenia dla każdego kowalskiego, który chce mieć dobrze ruchome ręce, nogi, zdrowe kolana, rozciągnięte lędźwia. Tam pokażę Wam dodatkowo, jak się dobrze rozmasowywać, jak się prawidłowo rozciągać, jak odpowiednio wzmacniać mięśnie, tak żebyśmy minimalnym nakładem środków byli w stanie uzyskać maksimum zdrowia, witalności i dobrego samopoczucia. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał, mam nadzieję, że ta grupa 60+, 50% będzie rosła. To jest bardzo fajna, bardzo wdzięczna grupa i bardzo się cieszę, że mogę dla Was te materiały publikować, że jesteście ze mną, że cieszą Was te materiały i dają Wam naprawdę dużą poprawę. Takich treningowych odcinków myślę też będzie sporo więcej, więc do zobaczyska, kłaniam się, pozdrawiam, Marek Purczyński.